Jutro czeka go rozprawa o alimenty dla córki. Czy rzeźniczek będzie musiał wracać z wakacji z nową żoną? Jakub Rzeźniczak, 36 litrów, niedawno wziął ślub z Pauliną Nowicką, 29 litrów, i właśnie cieszy się miodowym miesiącem w Miami w USA. Już jutro 22 grudnia, piłkarz będzie się musiał jednak skupić na mniej romantycznych sprawach. Czeka go bowiem rozprawa o alimenty dla córki, którą ma z byłą partnerką Eweliną Taraszkiewicz. Czy sportowiec będzie musiał przerwać wakacje? Jakub Rzeźniczak ma 5-letnią córkę Ines ze związku z prawniczką Eweliną Taraszkiewicz, 33 litry. Przecinek, z którą spotykał się 6 lat temu, gdy oficjalnie był mężem modelki Edyty Zając. Po rozwodzie nie założył jednak rodziny z Eweliną i zaraz potem chwalił się kolejnymi miłosnymi podbojami. U jego boku pojawiła się Magda Stępień, z którą miał syna Oliwiera, chłopiec zmarł w lipcu 2022 roku na raka wątroby. Zanim jednak chłopiec się urodził, Jakub już był w związku z Pauliną Nowicką, którą właśnie poślubił na plaży w Miami. Miłosną sielankę Rzeźniczaka może jednak przerwać jutrzejsza rozprawa w sprawie alimentów na córkę. Ewelina Taraszkiewicz zamierza bowiem walczyć o większe pieniądze dla Ines. Jak wiemy, wszystko podrożało. Nawet przedszkole w tej chwili kosztuje 2200 zł. Niestety Ines nie dostała się do państwowego. Stąd ja wniosłam apelację, przedstawiając faktury. Ojciec dziecka natomiast uważa, że alimenty, które zasądził sąd pierwszej instancji, są za wysokie i wpędzają go w niedostatek. Według jego twierdzeń zmieniono mu umowę z klubem na kwotę 10 tysięcy. Zytał i w związku z tym brakuje mu na jego normalne życie, mówiła Faktowi i zaznaczyła, że chodzi jej wyłącznie o pieniądze dla Ines, bo ona sama też ciężko pracuje w jednej z warszawskich kancelarii na utrzymanie córki. Cena rejsu na Bahamy Jakuba Rzeźniczaka i jego nowej żony zwala z nóg. To naprawdę luksusowy miesiąc miodowy. Jak dowiedział się Fakt, piłkarz ostatecznie nie musi przerywać swej podróży. Rozprawa odbędzie się zdalnie. Więc Rzeźniczek może zeznawać z dowolnego miejsca na ziemi. Zapewne więc będzie uczestniczył w rozprawie zza oceanu. AZ. Była partnerka Jakuba Rzeźniczaka zabrała ich córkę na charytatywną imprezę świąteczną. Mała Ines była zachwycona przyjęciem zdjęcia.